Cześć, witajcie. Słuchajcie, z racji tego, że trochę się zawiodłem tym. Oj, ale to było głośne. Jeszcze raz, cześć, witajcie. Z racji tego, że trochę się zawiodłem tym zakończeniem cyberpunka. Nadrabiamy. Specjalny odcinek Freestyla. Gdzie to było nagrywane? W Biskupinie? Tak się kończy picie alkoholu, to zawsze trzeba to przypominać. Słuchajcie, tak jak powtarzałem, z racji tego, że wyszło jak wyszło z Cyberpunkiem, trochę się zawiodłem tą ścieżką po prostu Johnego. Bardzo wysoka, a jest coś wyższego niż bardzo wysoka? Jest niska. Dobra, okej. Okay. Limit klatek to może być. To nawet nie wiem, co to daje. Wygładzanie krawędzi? Może nie. Dobra, to są wszystkie ustawienia. Okej. Okay. To jest, słuchajcie, polskie GTA w średniowieczu. Zrobimy sobie jakąś początek, pierwszą misję, żeby po prostu sobie sprawdzić, jak to wygląda, czy nam to pójdzie, czy nam to nie pójdzie. To znaczy pójdzie, w sensie, czy zażre. Jak zażre, to sobie zrobimy z tego odcinki, jak nie zażre, to sobie nie zrobimy i tyle. Nowa gra. No średni, nie? No nie ma tu żadnego opisu, łatwy, średni, trudny. Ja bym bardziej podszedł do tego fabularnie, to bym nawet kliknął łatwy, ale żeby nie było za łatwo, to zrobimy średni. Nie rozumiem. Tryb sterowania możesz później zmienić w ustawieniach. Co to znaczy, że względem myszki, a... No tak, idziemy jak zalecają, dobra. Sprawdźmy to, co to z tego wyjdzie. To jest polskie GTA, słuchajcie. Kupa śmiechu podobno. Look, if there was a low-born guy, named Guy, and he would be the toughest medieval motherfucker, making trouble. A napisy? Would you want to hear a story? Or just kick some ass, yo? His head is bald, eyes are red. He's always staring so cold. And for a pouch of coins, he throws his sellers very hard of gold. He never speaks a lot to others. Always weighing his words. And he doesn't give a shit. He's quick to kick you to the curb. What a low-born peasant. Making his own presence. But it might go unpleasant. So watch for his very presence. Torsy. To jak płotka, nie? Na dachu. Better give him a quest. He's a rustler, that's a fact. So Robin's what he does best. Nawet nie wiem, czy zasadniczo do tego były... O panie, ale mnie łeb napiernicza. Chyba, żebym za mocno zawalował. Chyba. Tylko spokojnie dasz radę. Malutku do przodu. Prawa, lewa, prawa, lewa. Noga, pupa, twarz, noga, pupa, twarz. Proste, słuchajcie. Sprawdźmy jeszcze te ustawienia, jeżeli chodzi o gra i napisy. Język polski. Chyba nie ma. Dobra, nieważne. W sumie walnąłbym klina. No dobra, łyczka. Albo pięć. Kuźwa, co tu tak głośno? A ten co?
Tu jest jakaś flaszka. Tu jesteś, paździerzu jeden. Wydaje ci się, że sadzenie krów na dach jest śmieszne? Zaraz ci nie będzie do śmiechu. Co się lać? Jak głośno sobie właśnie przerypałeś? Ol mi nakopał do dupy. Aha, dobra. Czy już nie żyje? Trochę to sterowanie jest dziwne, miło. Mimo wszystko jest trochę dziwne. Ole, dostał. Tak się kończy głośne darcie mordy? Dobrze zrozumiałem? F, żeby wsiąść na konia. No dobra, ale ja nie mam konia. Chyba porwę tego konia. Dobra. To wiadomo, policja chyba, że te... Zwali policję chyba, no. O kurde. Jak się cofa tym koniem? Ten jak tam pituje, o co tu chodzi? Dobra, trzeba mu zwijać temu policjantowi. Niech te gwiazdki miną. Gdzieś na spotkanie, gdzie? O, tam gdzieś, tak? To się zaznacza? Tu mi pokazuje, dobra. Jedziemy na to spotkanie. Tu też ktoś śpi? O, podobalił nawet. Dobra, można jechać szybciej. A tu to pisze? Albo co jest napisane nawet? Humankind greatest lie stop the conspires earth in... Earth is wrong. Kto? Wrong? No nie wiem, zadecydujecie w każdym razie sobie, czy zrobić. Jakie pasy porobione tutaj. Na pasy! Dziady. Stop, nawet jest znaki. Typowo jak GTA, nie? Dobra, gdzieś tutaj musimy w ogóle jechać. Ty zachlany w trzy dupy kretynie, spóźniłeś się. Miałem pewne trudności osobiste po drodze. A, chyba z utrzymaniem pionu. Budy też nie ma. Ech, nie ma czasu na babranie się w waszym gównie. Skup się teraz. Po bliskiej karczmie bawi właśnie pewien rycerz. Chcę, żebyś ukradł dla mnie jego konia. Tapnij go, przemaluj pimp horse, a potem odstaw pod szopę Budiego. No ciekawy jestem. Ale pokazuję, gdzie to jest. Dobra, no to ciśniemy. Ciśniemy do tej karczmy w takim razie. O kurde, to był wypadek teraz. Fuck the king. Dobra, no czyli trzeba stąd wyjechać zasadniczo pewnie, tak? A tu nie ma wyjazdu, tu był, u góry był wyjazd w sumie. Co się tu świeci? To jest takie GTA. Idzie to wziąć, czy nie idzie tego wziąć? Czy to wziąć? No, szło jednak, dobra. Wałkoń. Tak się nazywa ten koń? Jak się nazywa ten koń? Wałkoń. Ale żart. Żart w stylu Szarego dosłownie, nie? Taki... Suchar Strasburgera. Dobra, jest podkowę i nie zdążyłem przeczytać, po co ona mi. No trudno. Nie zdążyłem, to nie zdążyłem. To jest gdzieś wyjazd.
To on tak gada, czy? Kontrol, policja, dobra. Przejechać do tej karczmy, tak? I zabrać gościowi kunia. O, to z nimi mieliśmy wypadek. GTA w średniowieczu, no po prostu, co tu już gadać? Wiecie, kogo to jest głos? Czy nie wiecie? Pierogi, pasztet. Tak, o Hemingwaya to był głos. O, teraz już nie. Ale ten początek. Coś można wziąć sobie. Kijek podniosłem. To był głos tak o Hemingwaya jak nic. Pierogi, no to pierogi to ewidentnie. Dobra. Jak mnie zajmować konia? Uciekaj. Lewy shift wyjechać galopem. Dobra, ciśniemy. Uhu. Ciekawe czy... O kurde, ci jak przy... przyjebali. Ale szybko lecą tej. Czekaj, jak się zgubić. O kurde, padłem. Dobra, zgubmy ten pościg jakoś. Ole, się wygibałem tej. A jak mu zajebał temu koniu. Dobra, trzeba jakoś dookoła ich zgubić, nie? Zgubiłem ich? Gdzie są gwiazdki, że mnie policja goni? Policja średniowiecza. Pierogi. Gdzieś mam go przerobić. Tego kunia. Przejedź przez budynek, pim. Dobra, przejadę przez ten budynek, tylko muszę go najpierw znaleźć. Ole idzie, zakręty. No, gdzieś tutaj. Tu jest pin. A, tam też się przemalowywało w GTA auto, nie? Żeby cię nie gonili. Mówiłem, że będzie pan zadowolony. Pan chce zgubić straż, pan przyjeżdża do nas. Trochę farby, wszystko załatwi. Multo bene. No, dobra. Teraz tego konia trzeba dostarczyć badiemu. Badi. No mówię, to taki... takie na otarcie łez po tym. O, jak tak przyjadę, to złapię. Nie, muszę zejść, dobra, okej. No, nie mogę w trakcie jazdy konno, dobra, okej. To teraz mogę, okej, fajnie. Fajnie, taka halabarda musi nam się przydać. No mówię, to jest... tak o Hemingway. Ciekawy jestem, czy to on rzeczywiście, no ale dobra, nie będę się kłócił. Dajcie znać, co sądzicie, kto to śpiewa. O, tu mam go dostarczyłem. I co teraz? Następne zadanie? No, no, kogo ja widzę? Sam pijany mistrz. Nie, czy nie krzycz do kurwy nędzy. Nadal kac. Tam pomogła porządna porcja miodu. Tak czy siak, gadajmy o koniu, którego mi podrzuciłeś. Patrz na... patrz no, co znalazłem w jego jukach. Widzisz, to zaproszenie na wielki turniej. Widzieć widzę, ale czytać nie umiem.
No wiesz, nie musisz umieć czytać, by ogarnąć, że tu w tym turnieju człowiek może wygrać pół królestwa i rękę powabnej królewny. To i tak tylko dla ważniaków bez jaj. Idziemy tam, co z nas za szlachcice. Chyba, że mam pewien pomysł. Spotkajmy się jutro i przegadajmy sprawę. Okej. Wróć do domu, by zapisać stan gry. A no i co? I teraz nie mam w ogóle konia. A jak zmienić teraz... O, lepiej z tym se biegaj. Lepsze. Ej, tu popełniono zbrodnię. Miejsce zbrodni. Dobra. Co to za dźwięki słyszę? Gdzie jest moja chata w ogóle? Ciekawa gierka, nie? To też zapewne jest jakiś kawałek znany. Pierogi, pierogi, pierogi. To jest moja chata? O, jest koń. Stójże ino, jełopie. Żeś poszedł klać, jakby sam król pan miał urodziny i co? Wracać i myślisz, że tak po prostu pójdziesz sobie spać? Pole się samo nie założę. Kurde, mamuś, nie tak głośno. Siądź na wóz z pługiem. Tego kunia muszę wziąć? A nie, tu mam, dobra. Lecimy tak, jak być powinno. A jakbyśmy napisali... Chciałem napisać szary ogrywa, ale chyba mi się nie uda. Takie zoro zawalnęliśmy. A teraz zróbmy to tak, jak być powinno. Je, no ale tu można pługować. Dobra, jedziemy tak, dookoła jedziemy. A, tylko tak idzie, dobra. Już zrobiłem? Ale pobugował, no. Rzeczywiście mogłoby to trwać kupę czasu. Droga z żółtych cegieł. A, ulepszenie dostępne. Walka wręcz. Jak go wydać? Czy to się automatycznie? Aha, dobra, nie, jednak nie automatycznie. Dobra, na razie sobie zrobimy tak, a jak wyjdzie... Zobaczymy w praniu. Tam mamy jakieś kół dostępne, tak? Tu ktoś popylał ładnie na gitarce.
Znowu mam coś przemalować? Sezon na rycerzy. Co powiesz na to, że być może udałoby nam się załatwić udział w turnieju? Brzmisz jak kupiec i to taki gorszy. Tak po mojemu to masz największe jaje w tym królestwie. To jak to, ale ty bez problemu dałbyś sobie radę z jakimiś rycerzykami. Dopinam właśnie plan, ale po kolei. Leć, szef cię szuka, chyba coś innego. Spotkajmy się później przy moście i zabierz pochodnie. Coś dzisiaj cholernie ciemno. No, jest noc. Aha, dobra, kontrolę, tak? A mam wrócić po konia swojego? Że mam jechać, no to... Gdzie była moja chata? To jest pług, a gdzie mój koń? Miałem konia kiedyś tutaj. Tym pługiem mam jechać? Daleko to jest? Dobra, idziemy. Idziemy z babcia. Tu się męczy? No niby jedź, nie? No więc powinniśmy jechać, teoretycznie przynajmniej. Ale już jesteśmy na miejscu. No nie wiem, gdzie mam konia. O, męczy się jednak. O, dobra. Chyba tutaj? Robota jest. Chcę, żebyś zajął się kolejnym rycerzem, o ile wiem, zatrzymał się na opas w pobliskim lesie. Pozbądź się go. A co to, jakiś sezon na rycerzy? Pilnuj swojego nosa, Guy. Masz tu przydać ci się coś więcej niż gołe pięści. Mam kuszę, no i co? Dobra, jakoś tam umiem trafiać. Dobra. Aha, to wszystkie mam celować. A jak wezmę dwie, to co, to będę mógł sprzedać? Czy amunicję dostanę? No dobra, i daleko to jest? Moi ludzie postawili już wóz na zbieranie ciała niedaleko jego obozu. Gdy skończysz, zawieź je do grabarza. Ciekawe te zadania. A mogę wziąć konia? Kopytacz. No to kopytkujemy dalej. Sezon na rycerzy, no i prawidłowo. No szukamy tego rycerza, walniemy go. Zobaczymy, co się wydarzy. Oczywiście na skróty ciśniemy, bo jak żeby inaczej. Oj, bo to jest gdzieś tu. Okej, okay. Hej, wy tam, wypad. Ostrzegam, ani kroku dalej. Ja tego miałem zabić. Nie może... Aha, jak on... Aha, dobra, kawałek ucieknę. O kurde, chyba tak tego nie zrobimy. Tym się broń zmieniało, dobra, tym. Ole mnie, potyrał mnie. O kurde, jak się leczyć? No to był słaby był po prostu. Jego ciało mam wziąć, tak? Skorzystaj z wodu na ciała. No dobra, skorzystałbym z chęcią, ale gdzie jest wód na ciała? Ja się pytam. Strzałę mam pewne, osiągnięto maksimum amunicji. Dobra, gdzieś tutaj musi być. Wód na ciała. O matko, gdzie oni go zostawili? To miało być blisko.
To jest wóz na ciała? Tam jest wóz na ciała, dobra. Dobra, bo tu coś wjechałem. No to jedziemy do grabarza, no to jedziemy do grabarza. Zabierz ciało do grabarza. Proste zadanka, fajne, śmieszne. Zwałowa gierka. Wio, 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 wio. Wiśla, wiśla. No, nadział się na... jakiś korzeń. A co to za nuta? W ogóle się nie przejmują tym, że wierzy ciało, nie? Ole, kraksa. Ciekawe, czy idzie rozjeżdżać ludzi. A grabarz w mieście? A jednak idzie, dobra. Trzeba tam jakoś inaczej wjechać chyba. Damy radę tak? No, jedź, jedź, jedź maleńki. Jakoś damy radę, no. A, tutaj. O, ciało prymasorów, wciąż takie świeże, takie martwe. Co, działamy? Zakop i zapomnij, jak zwykle, zakop i zapomnij. I żadnych pytań. Aha, czyli sposób na zarobek przy ważeniu ciał. Super. Dostępne ulepszenia. No i fajne misyjki. I teraz co mam zrobić? Wrócić do chaty? Przespać się? Zapisać gierkę pewnie. A znowu nie mam konia, nie? Ej, myślałem, że przeskoczę, on się wywalił, bo to... Mogę stąd konia wziąć? Czy mnie za to dojadą? O, tam szczur latał. No powiem wam, że bardzo ciekawa opcja. Jaki fajny ekwipunek se znalazłem. O, dobra, dawaj konia. O, jaki. Aż ten metal czuć, nie? A, czyli nie mogę mieć już. Pewnie jedziemy do chaty, żeby zapisać, czy nie? Nie, to jest zadanie. Gość, który zna gościa. Pomyślnie zapisano. Jeśli chcemy udział wziąć w turnieju, musimy jakoś przejechać przez most. To jedyna droga do stolicy. Jak chcesz to zrobić? Tylko szlachta może korzystać z mostu. Znam tego gościa, który zna gościa, a tamten gość, no taki trochę z niego wiedźmasz. Facet potrafi podrobić każdy dokument, nawet zaświadczenie o szlachectwie. Z takim Claytem moglibyśmy przyjechać na drugą stronę i wygrać turniej. Odszukaj Stacha. Facet jest bardem i to on zabierze cię do fałszerza. Jeszcze jedno. Lepiej zabierz ze sobą miecz i tarczę. Mam wrażenie, że w towarzystwie Stacha mogą ci się przydać. Stachu? No i pięknie. Słuchajcie, jak tu się zapisuje? Bo chciałbym zapisać. Czytaj. Znów. No bo chciałbym zapisać, no nie ukrywam, że chciałbym zapisać, bo tak. Bo czemu by nie? O, tu jeszcze to sobie zrobimy.
bo czemu by nie? Mapa. To nie było tak, że gdzieś trzeba było dojechać. To była chata, nie, tu było przemalowanie. A gdzie była chata? To była nasza chata? A twój wierzchowiec? No tu mam swojego wierzchowca, ale to jest chyba nasza chata, to jest to, nie? No bo zrobilibyśmy sobie to na następny odcinek, ale muszę... Pancerny koń. Ale chciałbym najpierw dolecieć do chaty, żeby sobie zapisać, ale nie wiem, która to moja chata. Czy chyba tutaj, co? Tak mi się wydaje, że to... Nie, o, to zdecydowanie nie moja chata. A gdzie jest to pole, co? Ja tu sobie pole jakieś robiłem, nie? Jest to moje poletko? To jakieś pole obrabiałem przecież. No bo chciałbym jednakowoż sobie tą gierkę zapisać, ale... No serio, gdzie jest moje pole, Jasiu? To jest tarcza, dobra, okej, rozumiem. Co możemy to dziabnąć. Podkowa, to też co możemy zrobić. Dwie z 20 podków zebrano. Nadal nie wiem, gdzie jest. Gdzie jest to pole, na którym robiliśmy? Tam była nasza chata przecież. Bridge jest tam. Tu jest parking. Coś tam, coś tam, coś tam. Może na tym parkingu idzie zapisać. O, kurczaczek. Ogólnie klimacik, no powiem wam, że raczej nie chcę kończyć. Tam jest do bridge'a, a tam jest do village'a. Do village'a, do bridge'a. Tu nie gdzieś tutaj w tej wiosce nie mieliśmy swojej hacjendy. Wiem, że chcę, no chcę jeść do Stacha, ale ja nie chcę jechać do Stacha, tylko ja chcę zapisać ogólnie. Fajnie by było po prostu zapisać gierkę, a nie wiem, czy tylko w chacie nie szło zapisać. Znowu jakieś jedzonko. A, tu nie, a nie, to jest to moje pole zaorane? To jest kogoś innego pole. O, trebusz, prawie gotowy. Co tu idzie zrobić? Chyba nic na razie nie idzie zrobić. Jak pojedziemy do Stacha, to nam się zapisze? Zróbmy to zadanie jeszcze ze Stachem. Zróbmy, zapisze nam się i będzie spokój, nie? Fajna akcja jest. Czy mi się podoba, fuck. Taki chamski spray nowoczesny, nie? Na murze. O, tu mu włożą te zwłoki i pasuje, nie? Jam jest wszechpotężny Etyzer, wysłannik istot galaktyki świata. Bu, co to za Ktoś chce mi wpierdolić? Wy pani po autograf? Dobra, chcę, żebyś zabrał mnie do fałszerza. Co mi zrobił z żoną? Ej, żeby mi go nie zabili. Hmm.
Kurde, bo on mnie... Nakopie mnie do dupy z tego. Ale go przyjechał. O kurwa, potępiony. Pierwsza śmierć. Gdzie był punkt kontrolny? Mam nadzieję, że najebasz tym czep. A, no to tu, no to dobra, no to tak jednak kończymy. I zrobimy sobie to zadanie w następnym odcinku, oczywiście, jeżeli będziecie chcieli. Zobaczcie, w ogóle to jest jakiś prezent, albo co to jest? Jakiś duży prezent. Dobra. Nara, trzymajcie się. Dajcie znać w komentarzach, jak tam się podobało. Czym ta się, cześć.